ludzie przychodzą, przynoszą nam książki. Mamy również książki z miejskich instytucji, czyli częściowo Biblioteka Miejska przyniosła. Częściowo mamy książki zebrane przez pracowników ZUS-u. Częściowo są książki zbierane przez Ogród Botaniczny i osoby indywidualne przynoszą książki i w zamian otrzymują książki tutaj zgromadzone. Pomogła młodzież z Platana. Młodzież, którą się zajmuje pani Asia, młodzież nam tu wspiera nas w różnych działaniach, także młodzież też pomagała segregować książki, układać książki i aktywnie uczestniczy właśnie w wymianie książkowej. Seniorzy również, seniorzy bardzo się aktywizują przy książkach, są bardzo zainteresowani, pomagają, wybierają, układają i w ogóle opisują książki nawet, także bardzo duże zainteresowanie jest. Realizujemy na terenie Centrum Handlowego Platan wspólnie z dyrekcją Platana, taki projekt adaptacji młodzieży. W skrócie mówiąc, chodzi o to, żeby młodzież, która zaczęła spędzać czas w centrach handlowych zamiast na podwórku, żeby włączyć tą młodzież w różne działania sportowe, ale także takie społecznie użyteczne. I tutaj współpracujemy właśnie z MOPR-em w zakresie takiej realizacji różnych zadań. I dziewczyny tutaj postanowiły pomóc w tworzeniu tej biblioteki, w segregowaniu książek i właśnie w uczestnictwie w tej wymianie. Przywożę się w domu i nigdy nie wychodzę praktycznie, a tak to przynajmniej sobie pogadam z kimś, wyjdę. No i na przykład tak jak ostatnio układaliśmy książki i mogłam poczytać coś i fajnie było. Takie akcje zachęcą osoby, żeby zaczęły więcej czytać? Znaczy mnie to zachęciło, więc myślę, że kogoś też może to zachęcić. Lubię książki i poza tym te panie, które to prowadzą, są bardzo miłe. Jest w czym wybierać? Jest, tak. Brałem sobie kryminały, thrillery i sensacje. Przychodźcie, bo warto. Tylko dałoby się przynieść swoje książki na wymianę, tak zwane, tak? A poza tym, ja jestem zadowolony i każdemu polecam.